Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Tomasz Galiński, Sebastian Kwiatkowski, witamy. Dzisiaj, drodzy Państwo, Kia Optima po liftingu, produkowana od 2010 roku, teraz w wersji liftingowanej. Zmieniło się na zewnątrz nie za dużo, przede wszystkim alufelgi, troszeczkę przednie światła, ale wnętrze zdecydowanie w lepszej jakości. Co to za samochód? Konkurent Passata, konkurent Insigni, i40, Skody Superb, starszym bratem. Pytanie, czy godny konkurent, na pewno podobny cenowo, co już jest jakimś osiągnięciem, bo gdyby był droższy, skazany byłby kompletnie na porażkę, ale i tak to nie jest samochód, który sprzedaje się genialnie. No bo pamiętajmy, że Kia to przede wszystkim sport i czy ona ciągnie sprzedaż tej koreańskiej firmy. Ale to jest zupełnie inny segment samochodów. To jest, tak, samochód w trasę, samochód dla prezesa, wygodę, dla kogoś, który potrzebuje dużo miejsca, dużo przestrzeni, dobry komfort i tutaj to dostaje. No to dlaczego się nie sprzedaje? No bo Kia, jeśli ma do pokonania Passata, albo na przykład Honda Accord chociażby, której sylwetką chyba najbardziej przypomina tę japońską markę, no to trudno jej się przebić. Może producent po prostu ma inne priorytety, ale tutaj widzimy po tym liftingu, że rzeczywiście ta jakość jest coraz wyższa, na coraz lepszym poziomie. Wnętrze, no ja muszę pokazać Państwu, drodzy Państwo, chociażby tę deskę rozdzielczą. No ona wygląda naprawdę przyzwoicie. No proszę zerknąć tutaj, ten cały zestaw multimedialny, ta kierownica. Sebastian, proszę wypowiedzieć się na temat multimedialnej kierownicy. Mi ta kierownica się nie podoba, chociaż to, że jest multimedialna, to na pewno jej zaleta. Najfajniejszym, co ma, to łopatki do zmiany biegów. Jeżeli chciałbyś, żebym o tym opowiedział, to bardzo proszę. No to skoro wspomniałeś o łopatkach, to oczywiście trzeba przypomnieć, że mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów, sześciobiegową, sekwencyjną, ale możliwość także zmiany łopatkami właśnie, które umieszczone są przy kierownicy. A kierownica jakaś taka za mała, za sportowa, jak do tak nobliwego samochodu, który ma być autem dla prezesa, to mi nie pasuje, jakkolwiek sama w sobie może być ładna. Podoba mi się natomiast to, że ta konsola trochę jak w Sabie, trochę jak w autach BMW, przechylona odrobinę w kierunku kierowcy. To jest moje centrum dowodzenia. Wara mi od tego. To są moje przyciski i ja się nimi będę tutaj bawił i będę miał wszystko to, na co mam. Na przykład, bardzo proszę, nawigacja. Tutaj chociażby wybierzmy Last Destination. Nie ma nic, nie ma żadnej destynacji. A jak to włączyć? Jak to włączyć? Nie ma, ma żadnej destynacji, bo nie wprowadziliśmy. Ten samochód ma dopiero 20 parę kilometrów. No ale zobacz, miejsce weszka nad głową. Absolutnie pachnące. No tak, na dwa palce. Można by powiedzieć. Ale z tyłu za to bardzo dużo, dużo miejsca, przestrzeń naprawdę bardzo przyzwoita. Drodzy Państwo, reasumując, 1.7 diesel, 136 koni. Automatyczna skrzynia biegów, najlepsze wyposażenie. No my mamy takie szczęście, a na liczniku 37 km zaledwie to auto wymaga bardzo delikatnego traktowania i tak też je robimy. Średnie spalanie 9,9 litra. Podejrzewam, że odrobinę spadnie, ale z tego co wiem... Według silniku producenta 7,9 w mieście, no w trasie troszeczkę mniej, czyli rzeczywiste pewnie około 8 się będzie kształtować. Ale w silniku benzynowym, który tutaj też jest do wyboru, dwulitrowy, wolnossący, nieturbodoładowany, 160 koni mechanicznych, 11 litrów na pewno, jak w banku. I to jest jeden z największych mankamentów tego samochodu, jak twierdzą ci, którzy już go mają. Drodzy Państwo, wnętrze na pewno dobrej jakości, bagażnik 500-litrowy, całkiem przyzwoity. No, trzeba ocenić, trzeba pojeździć, bo pamiętajmy, że to jest naprawdę bardzo trudny segment. Dla Optimy to jest naprawdę bardzo trudna sprawa i wielkie wyzwanie, żeby pokonać, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Passata, Skodę Superb, Honda Accord, Mazda C5, naprawdę bardzo, bardzo duże wyzwanie, to, a warto pojeździć, przekonać. Co to auto chyba rzeczywiście, tak jak piszą niektórzy, trzeba polubić, bo jemu nic nie brakuje, trudno odnaleźć jego mankamentu. Ono jest dobrze wykończone, dobrze wyposażone, jeździ nieźle, nie jest demonem prędkości, to trzeba przyznać, ale dynamiki też nie możemy mu zabrać. Skoro o dynamice przypomniałeś, przyspieszyłeś, rzeczywiście no, silnik zapracował jak diesel. Za starych, dobrych lat, można powiedzieć, ale niektórzy to właśnie robią. Rzeczywiście, a ja lubię rzeczywiście wygodną jazdę. Panie Sebastianie, bardzo proszę przed siebie do celu. Dokąd jedziemy? Radio Gdańsk, Grunwaldzka 18. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.